Opowiem Państwu o przodującej sztuce Mordoru. No bo znów fizyka musi mówić o sztuce. Ja się zajmowałem parę dni teraz, to jest koniec listopada, zajmowałem się rąbaniem i piłowaniem drewna. Bo mam dom, w którym opalam drewnem, żeby było darmo. I to jest praca na świeżym powietrzu, to przy tym szturmie na piwnicę bluźnierstw, czy jaskinie bluźnierstw, bardzo mi było potrzebne. Aż tu telefon, żona przybiega, słuchaj, biegnij, bo tam w telewizji Kultura jest jakiś o was program. Więc ja mówię, najpierw w dresie, że nie ma u nas telewizji Kultura i staram się rąbać dalej. Ale okazało się, że jednak mamy tą w telewizorze starym, mamy tą możliwość odebrania kultury, więc nie chcąc poszedłem. I był to program 25 listopada po południu, gdyby ktoś z Państwa te świństwa chciał zobaczyć, a nie radzę. Był program o osiągnięciach właśnie tym Centrum Bluźnierstw, czyli w Zamku Ujazdowskim. Ja nazwałem to Centrum Bluźnierstw i byle jakości, żeby również warsztat docenić tych łobuzów, które tam biorą pieniądze i pokazują te wszystkie świństwa. I to się nazywało, o ile dobrze zrozumiałem, odlot, czy odloty, coś takiego. Bo wyglądało ten program, za przeproszeniem Kultura, wyglądał rzeczywiście jakby był na Okęciu w hali odlotów. A w środku siedzieli jacyś młodzi ludzie i między sobą dyskutowali. Otóż no niechętnie to oglądałem i dlatego może w sposób zniecierpliwiony zareagowałem na to, ponieważ argumenty, które tam słyszeliśmy, były podobne i poziomem, i lotnością do argumentów, które przedstawia taka tłusta kuchara w TVN-ie, ma rozczochrane włosy, ona jakoś rządzi polską kuchnią, czy czymś takim, gdzie, o ile ja wyłączam głos, więc nie bardzo wiem, o czym ona tam gada, ale ona uczy ludzi, jak robić kupę. I na tym poziomie jest również ta nasza sztuka, znaczy nasza w sensie ta, z którą walczymy w Polsce, i poziom jest również tej TVN Kultury, czyli tego, co tam zobaczyliśmy. Ale to, co pokazuje tamta rozczochrana przed chwilą kuchara, jest o tyle sztuką, że ta kobieta ma sieć kilku czy kilkunastu restauracji w Polsce, bo ona jest takim jakimś arbitrem właśnie kucharzenia, ale sztuka polega na tym, że ona na przykład nie płaci czesnego, nie płaci za te miejsca wspaniałe w Warszawie, no i ciągle mówią, że nie mają jak puścić jej z torbami, czyli zbankrutować, no bo ma jakieś dobre plecy. I to samo dzieje się w tym, co jest w tej chwili za czasów tego nieszczęsnego chyba maszynisty kolejowego, który teraz nazywa się ministrem kultury, Zdrojewskiego, nazywane kulturą. Więc osoby, które tam brały udział w tej dyskusji, w tej hali odlotów, no najpierw wydawały mi się zupełnie osobami przypadkowymi, bo byli jacyś tacy koślawi, no nie wiem, menele chyba, i oni dyskutowali i między sobą, ale później zobaczyłem, że tam są również takie panie sztuczne historyczki, czyli od historii sztuki przypuszczalnie, które też dzielnie dyskutowały. Natomiast między innymi takie panie dyskutowały sobie o tym, że wychwalała któraś z tych młodych kobiet filmik właśnie o pedałach. To zdaje mi się, że leci w kinie taki filmik Płynące wieżowce, czy coś takiego. Zresztą kretyńska nazwa, w ogóle prymityw tej całej nazwy. No, o pedałach. I ona mówi, że to jest film o miłości, przez duże M. No ona jakoś zupełnie nie rozumie, że w
w ogóle promowanie takich zboczeń jest rzeczą straszną, że to jest zboczenie no, będące grzechem ciężkim, bo ona oczywiście nie wie w ogóle, czy to jest grzech, a to już nie mówiąc o ciężkim, ale również ona nie wie, że pedalstwo polega na tym, co jest wykazane klinicznie, że tam nie ma żadnej miłości, tylko jest zaliczanie kolejnych partnerów do kilku czy kilkunastu na jedną noc. I jeszcze, żeby pogorszyć to wszystko, to ci zboczeńcy między sobą zwykle awanturują się, robią sobie jakieś trudności, jakieś potworne awantury, właśnie niby z zazdrości, więc owszem, zazdrość jest, ale miłości nie ma. Natomiast to jest tajemnicą wszystkich tych pedałów, że po paru latach bycia muszą stosować pampersy, no bo już nie trzymają nawozu. Więc poza tym jest jeszcze jakiś mięsak Sarkoziego, o którym, czy podobny, o którym już ta pani na pewno wie, ale jako, że dzieje się na tej nowoczesnej kulturze, czyli właśnie antykulturze, nie wiem dlaczego o tym nie mówiła. Natomiast straszne było również to, że do tego atakowania tych ciemniaków, a zresztą za chwilę zacytuję może, jak ci państwo nas, czyli modlących się w Centrum Sztuki Współczesnej nazwali. Mianowicie jedna z takich pań, ale to już w radiu, a dokładnie to jest w Polskim Radiu 26 listopada o 20:55, jakaś pani Małkowska, Monika zresztą, krytyk sztuki, powiedziała, że ja jestem osobnikiem myślącym prymitywnie i bezradnym wobec sztuki. No więc ci, którzy uważają, że tak jest, niech to przestaną to oglądać, bo dalej będę człowiekiem myślącym prymitywnie i wobec takiej sztuki, no może nie bezradnym, bo akurat jakoś się poradziliśmy, ale my to jesteśmy ci, którzy myślą zupełnie inaczej od tych państwa. Natomiast tam dla tak zwanej równowagi dodano oczywiście jednego DDT. DDT to jest dyżurny dominikanin telewizyjny. Już nie pamiętam, jak on tam się nazywa, ale zawsze mają takiego DDT. I była też jakaś pani, mało może rozgarnięta, ale mówiła, że ona jest z Frondy. To jest tej Frondy, która została wrogo przejęta przez, powiedzmy sobie, Eskimosów, co nastąpiło ze 2 miesiące temu, zdaje mi się. To jest kolejne przejęcie Frondy, no ale to nie mówmy, jak republikanie przejmują kolejne przyczółki w czymś, co się dawniej nazywało katolicyzmem. Więc poziom argumentów tego DDT, czyli tego dominikanina, był taki, że mówił chyba coś też o jego uczuciach, czy o tym, że są kontrowersje, więc zostawmy to. Ale teraz mówię, i tak jak napisałem natychmiast do szefa tego telewizji Kultura, panie dyrektorze czy prezesie, nie bardzo wiem, powinniście zaprosić na dyskusję o kulturze, bo również było o tej potwornej klacie z Krakowa, który gwałcił tam polskość, wychwalał, czy też wykrzykiwał o jakimś antysemityzmie Krasińskiego, no i podobne świństwa robił. Otóż o tym też oni bardzo, no nie, niezbyt dystyngowani, ale w każdym razie o tym mówili. Natomiast mieli pan dyrektor telewizji Kultura, powinien zaprosić na przykład z Teatru Starego dr Elżbietę Morawiec, która była tam wiele lat dyrektorem artystycznym, literackim, czy aktorkę Annę Polonii, która musiała zrezygnować i zrezygnowała w pięknym zresztą liście z pracy w tym Narodowym Teatrze Starym w Krakowie, który przejął jakiś klata i który do ludzi protestujących przeciwko tym bluźnierstwom mówi wy! A oni idiotycznie wyszli, zamiast kazać jemu, temu zboczeńcowi, żeby sobie wyszedł z naszego Narodowego Teatru. Więc powinien pan dyrektor od kultury zaprosić właśnie te wspomniane osoby, a u nas spośród tych, którzy zdobywali Zamek Ujazdowski, obowiązkowo powinien pan zaprosić księdza Stanisława Małkowskiego czy reżysera pana Brauna, Grzegorza Brauna, który był i tam modlił się na sali, czy też
kogoś z organizatorów krucjaty za ojczyznę, która już trwa 3 lata, czy 2 lata, przepraszam, ale kogo z nich by tam w pokorze swojej wyznaczyli, to nie wiem. No i oczywiście mnie, który pyszczyłem tam i pyszczę tutaj. Otóż, panie dyrektor, to są osoby, z którymi mogliby tamci ludzie, czy ci pederaści, czy ci chłopcy zgwałceni na dworcu centralnym, bo okazało się, mogliby dyskutować, żeby skończyć zdanie. Okazało się, że w tym samym TVN-ie, którego ja oczywiście nigdy nie słucham, nawet z busu już nie mogę się zmusić, jeden z ich celebrytów pochwalił się, że był takim młodą prostytutką, czy czymś takim, i że współżył z takim potwornym pedofilem z Poznania, Krolopem, Wojciechem zdaje mi się, gdy ten chłopaczyna miał lat kilkanaście. Więc na to powinna natychmiast wkroczyć prokuratura, no i sprawę jakoś załatwić w sensie prawnym. Krolop, dzięki Bogu, już od pewnego czasu jest na Sądzie Bożym właśnie, ale jego najróżniejsi przez niego zgorszeni chłopcy, no teraz brylują sobie w TVN-ie. Więc to wszystko wskazuje, jaki poziom antykultury jest w tej, w każdym razie w tej audycji, odlot czy odloty, w telewizji Kultura. Czyli ciągle zdajmy sobie sprawę, że mamy zderzenie normalności ze zboczeniami, piękna z brzydotą, artyzmu z nieudacznictwem i świętości z bluźnierstwem. I w sumie jest to zderzenie sztuki z antysztuką. Jeśli pozwolimy, żeby taka, mówię do nas, do was, nie do kogoś innego, jeśli my wszyscy pozwolimy, żeby dalej tacy najróżniejsi zboczeńcy dostawali po 15 milionów czy więcej, to niedługo zażądają kolejnych milionów na to, żeby nam te świństwa puszczać na przykład w Warszawie na ekran z chmur. I wtedy dodatkowo z Unii Europejskiej dostaną jeszcze tam jakieś miliony euro na to programy badawcze, jak to zrobić, żeby te chmury w stabilny sposób nam te wszystkie bluźnierstwa pokazywały. Otóż to jest groźba realna. I mam nadzieję, że potrafimy wspólnie obudzić naród, by wreszcie tego typu groźby jakoś przerwał. Wracając do tego, co się działo w TVN, TV Kultura, bo to nie jest N, tylko jest właśnie publiczna, to któraś z pan dyskutantek ubolewała, że jakiś barbarzyńca zniszczył dzieło sztuki. Chodziło to w tłumaczeniu na polski, że ten zrozpaczony, bezsilny człowiek, który po jakimś prowokacji ze strony dyrekcji został sam tam, gdzie leciał dalej ten bluźnierczy film przeciwko Panu Jezusowi, wreszcie przez tą prowokację zdecydował się chlapnąć farbą na tekturę, która była ekranem. I to według tej, wybaczy Pani najłagodniejsze określenie, idiotki, było zbezczeszczeniem, zniszczeniem dzieła sztuki. Ta tektura, której... Otóż inna z tych pań zastanawiała się, czy wszystko wolno. Ja myślę, no, wreszcie im dokopię. Nie. Chodziło jej jednak tylko o to, czy wszystko wolno protestującym, to znaczy nam, a nie czy wszystko wolno bluźniercom czy nieudacznikom. Bo według niej bluźniercom oraz nieudacznikom wszystko wolno. Inna z tych wyzwolonych osób, które tam wyzwolonych ze smaku, z artyzmu i z tego wszystkiego, cieszyła się, że modelki, a było tuż po profanacji kościoła świętego Augustyna w Warszawie, gdzie jakieś rozebrane modelki łaziły po kościele, ciekawie wypadły pod dobrze oświetloną drogą krzyżową. To jest cytat z telewizji Kultura. Ani cienia u tej pani, czy u jej dyskutantów, za przeproszeniem, również u tego DDT, tego nieszczęsnego księdza czy ojca, że to przecież była zwykłe bluźnierstwo.
potworne zresztą bluźnierstwo. A Benedetto, coś, czyli dyżurny dominikanin telewizyjny, żeby Państwo wiedzieli, gadał coś o zderzeniu wrażliwości, czy o sakrum i profanum. I facet, człowiek, ksiądz, ojciec, który został wyświęcony, który ma sakrament kapłaństwa, nic nie mówił o bluźnierstwie przeciwko Panu Bogu. Zobaczcie, co się stało z tych naszych tak dawniej psów bożych z dominikanów. Jedna z pań mówiła również, że społeczność jest bardzo podzielona. Ona nie wie, że ona żyje w narodzie i że jeśli naród jest podzielony, to jest podzielony rzeczywiście na 90% katolików i parę procent tych pojedyncze procenty walczących przeciwko prawdzie i przeciwko Panu Bogu. No a przecież mamy demokrację. To dlaczego te parę procent walczących przeciwko Panu Bogu zagarnęło całą kulturę, całą telewizję i wszystko, co w Polsce mamy? To jest pytanie, którym bym to wystąpienie zakończył. To znaczy, jak dopuszczamy i jak długo jeszcze dopuszczać będziemy, żeby tak zwani oni, czyli ludzie związani z chałturą, z perwersją, ze złem, ciągle w Polsce rządzili. Z Panem Bogiem.